Pluralizm poglądów prezentowany w gazetach daje czytelnikowi możliwość wyboru, a więc jeden z elementów najogólniej pojętej wolności. Dla dziennikarza, który obok redakcyjnych chce mieć także własne poglądy, daje pewne poczucie obiektywizmu. I oto dzisiejsze czytane na przemian wydania Gazety Wyborczej i Trybuny Ludu dostarczają niemiłego poczucia, iż w naszej polityce wewnętrznej zaistniał stan pata, czyli ani w te, ani we w te. Gazeta Wyborcza cytuje prominentów opozycji, którzy stanowczo odmawiają udziału w rządzie Wielkiej Koalicji. Z kolei Trybuna Ludu wyraża pogląd, iż rząd samej partii, czy też rząd koalicji dotąd rządzącej, sam nie zdoła powstrzymać rozpadu gospodarki, tak jak nie powstrzymałby go rząd samej Solidarności. Ustalmy fakty. Po pierwsze, mimo dyskutowanej w swoim gronie tezy wasz prezydent, nasz premier, opozycja nie zgłosiła swojego kandydata na premiera. Po drugie, kwadrans po wyborze premier Czesław Kiszczak powiedział mi przed kamerą, że chce utworzyć rząd Wielkiej Koalicji, że będzie prosił opozycję o objęcie kilku tek w składzie Rady Ministrów. Wreszcie, po trzecie, zaproszenie premiera do udziału w rządzie opozycja konsekwentnie odrzuca, twierdząc, że jest gotowa sama sformować rząd. Są więc teoretycznie, zaznaczam teoretycznie, trzy możliwości. Pierwsza. Powstanie rząd małej koalicji, bez opozycji, a więc i bez tak potrzebnego szerokiego społecznego poparcia. Druga. Premier dojdzie do wniosku, że wysiłki są daremne i zrezygnuje. Powstanie rząd opozycji, wprawdzie ze społecznym poparciem, ale wydaje się bez wyraźnego programu. Świeży i bardziej teoretyczny niż praktyczny. Wreszcie możliwość trzecia. Powstanie jednak rząd Wielkiej Koalicji, który z poparciem najróżniejszych ugrupowań podzieliłby obowiązki pomiędzy ministrów partyjnych, koalicyjnych i opozycyjnych, dzieląc też odpowiedzialność. I tu leży sedno sprawy, kwestia odpowiedzialności. To prawda, że wygodnie jest z założonymi rękoma patrzeć, jak partyjnemu rządowi nie wychodzi ratowanie gospodarki. Czyż w takim razie partii, która nie ma już monopolu w parlamencie, a więc i monopolu na władzę, nie byłoby wygodniej po prostu przejść do opozycji i zacząć się tylko przypatrywać? Kwestia udziału czy też nie w nowym rządzie to kwestia wielkiej polityki ambicji. Sądzę jednak, że społeczeństwa, które zaczyna być głodne, nie interesuje wielka polityka. Ośmielam się twierdzić, że potrzeba mu wielkiej gospodarki, a tę może stworzyć tylko rząd silny różnorodnością polityczną i społecznym poparciem. Sytuacja patowa, w jakiej mimo swoich wysiłków może znaleźć się premier, nie jest zdrowa, bowiem pat to taka pozycja w szachach, w której strona mająca ruch nie może wykonać żadnego prawidłowego posunięcia.